Krakowie w szkołach podstawowych trwają badania okulistyczne. Na czym one polegają i jakie szkoły mogą wziąć w nich udział? O tym opowie mi pani doktor Małgorzata Woś. Dzień dobry pani doktor. Dobry, witam. Pani doktor, przybliżmy proszę, co to za badania organizujecie wraz z miastem Kraków w szkołach w naszym mieście i jakie szkoły mogą wziąć w nich udział? Wraz z miastem stworzyliśmy program badania przesiewowego wad wzroku, zwłaszcza krótkowzroczności u dzieci szkół podstawowych, zwłaszcza w oparciu o czynniki ryzyka, które występowały podczas pandemii COVID-19. Program jest przewidziany na 3 lata. W tym roku się rozpoczął, troszkę z opóźnieniem, bo od tego roku kalendarzowego. I dotyczy badania dzieci trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli wieku 9-10 lat. I składa się jakby z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na badaniu w szkołach, gdzie nasi lekarze po uzgodnieniu wcześniejszym wyrażeniu oczywiście zgody przez szkołę i rodziców prowadzą badanie przesiewowe, badają ostrość wzroku, wadę refrakcji i przedni odcinek oka. Następnie my te dane analizujemy i osoby, które wymagają dalszego badania dzieci, które wymagają dalszej diagnostyki, będą zapraszane do nas celem dalszego szczegółowego badania w kierunku wad wzroku. Jak szkoły mogą się zgłaszać do tego programu? Poprzez miasto. My dostajemy wykaz szkół od miasta. No w tym roku już szkolnym będziemy to kończyć, prawda, bo będziemy startować we wrześniu z następną grupą dzieci klas trzecich, a na razie zakończymy te, które są, no bo już mamy prawie że maj, więc no nie zdążymy przed wakacjami więcej szkół zbadać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A apelujemy do dyrektorów szkoły i wejdźcie na stronę kraków.pl/zdrowia. Tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tego programu.